Córko moja, pragnę, abyś przez te 9 dni sprowadzała duszę do zdroju mojego miłosierdzia. Dziś sprowadź mi duszę oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje. Dla nich jest ostateczna deska ratunku. Uciec się do miłosierdzia mojego. W przeddzień święta Bożego Miłosierdzia Pan Jezus upomina się o dusze oziębłe. Dlaczego dusze oziębłe najbardziej ranią Chrystusa? Wiemy, że najtrudniej powrócić do wiary tym, którzy odeszli od Chrystusa z powodu zaniedbań, lenistwa lub innych okoliczności. Wiemy też dobrze, że ci, którzy nawrócili się z pogaństwa, nazywani jako neofici, są też najgorliwsi. Letnie chrześcijaństwo, letni katolicyzm czyni tak wiele zła we własnym domu, w parafii, w środowisku, w Polsce, w Europie i w świecie. Chrystus dzisiaj upomina się o naszą gorliwość, abyśmy byli gorliwymi chrześcijanami, to znaczy również apostołami Bożego Miłosierdzia. W Apokalipsie świętego Jana czytamy. Mówi Pan Jezus. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz, znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z ust moich. Świat letniej wiary czyni ją nieatrakcyjną. Warto o tym pamiętać. Brak naszej osobistej gorliwości przyczynia się do wielu zwątpień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ojciec Święty, Benedykt XVI, pisząc dokument Porta Fidei, zapowiadający rok wiary, mówił, nie możemy zgodzić się, aby sól zwieczała, a światło było trzymane pod korcem. W przeddzień święta Bożego Miłosierdzia chcemy kierować gorącą prośbę do Niego samego, Jezusa Miłosiernego, aby naszej soli wiary przywrócił smak, aby znowu światło naszej wiary zapaliło się głęboko w naszych sercach i abyśmy rzeczywiście poprzez szerzenie Bożego Miłosierdzia odbudowali wiarę w sobie, w domu, w otoczeniu, w ojczyźnie naszej i na całym świecie.